Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, dzisiejszy odcinek będzie inny, ponieważ nie będzie on standardowy jak zwykle z Wiedźmina czy z Cyberpunka, ale zdecydowanie pozostaniemy w tej tematyce, ponieważ dzisiaj spróbujemy Andrzejem Sapkowskim podbić Polskę i stworzyć wielką temerię za jego przewodnictwem, a to wszystko w grze Hearts of Iron 4 za sprawą modyfikacji Pride and Fall The Last Days of Poland. Żeby nagrać ten odcinek, musiałem też zakupić oczywiście Hoja 4 i ja pierdzielę. Ile? 812 zł po przecenie. Na Boże szczęście jednak jak zwykle poratowała mnie strona eneba.com, gdzie takiego Hoja 4 znajdziecie o jakieś 470 zł taniej. Pół tysiąca złotych zaoszczędziłem na tej grze, ale bym się wykosztował. Ale generalnie macie tam wszystko taniej. Manor Lords na przykład znajdziecie tam o 14 zł taniej, czy F1 Manager 2024 o jakieś 38 zł taniej. A jeszcze czasem można dostać tam cashback i nieraz część pieniędzy za niektóre gry idzie dla potrzebujących. No a jak korzystacie jeszcze z mojego linka, to dzięki temu mnie wspieracie, oszczędzając przy tym siano. Więc generalnie polecam. Idziemy do filmu. Żebyście poznali troszeczkę koncept tej modyfikacji, Pride and Fall, pozwolę sobie o niej troszeczkę opowiedzieć. W 2027 roku świat oszalał, a Polska się rozpadła. Nikt nie wie, jakim cudem PiS w 2023 roku wygrał wybory, ale wygrał. W kraju powstały zamieszki. Niemcy zainterweniowały, próbując ratować Polskę, a pod pretekstem obostrzeń pandemicznych wybory na prezydenta zostały anulowane przez PiS, dając im pełną władzę. W tym czasie Rosjanie zaatakowali Mazury. Polska ostatecznie rozpadła się po eksplozji nuklearnej w Łodzi. Lokalni wataszkowie zaczęli przejmować władzę, a anarchia ogarnęła Polskę. Jednym z tych wataszków był uwielbiany przez wielu Andrzej Sapkowski. Księstwo Elander. Mam nadzieję, że do tego czasu już wam wyjaśniłem mniej więcej lore tego, co tu się w ogóle wydarzyło w tym modzie. I co? Dzisiejszy odcinek jest prosty. Temeria? Temeria będzie znowu wielka, a to wszystko dzięki Andrzejowi Sapkowskiemu. Za Temerię w takim razie. Fajne jest to, że testowałem ich. Najedziemy sobie na wszystkie postacie tu. Śmierć! Za Temerię! Komando Żelazne Wilki. Hage. Imigranci z Hołopola. Dobra, jakieś tam mamy jednostki. Inwestycje. No tak, bo tu dużo się wydarzyło. Generalnie... A czemu... Aha, bo normalne drzewko wygląda trochę inaczej. Grałem sobie przed chwilą łodzią. To tak się składa, że my kurwa nie strzelamy tam z łuków, tylko z taserów. Ale tu będziemy napieprzać się, rozumiem, mieczami. Skanonowicz. Możemy strzelać przeciwników z artylerii. Dobra, weźmy może howitzer. Najważniejsze, komunikacja, szybkość rozwoju. Dobra, musimy ocenić szkody, jakie zostały wywołane tutaj po upadku. Okazuje się, że wszystkie sklepy i łańcuchy dostaw upadły, oprócz Żabki. Żabka nawet chyba przetrwała wojnę, tutaj wybuch nuklearny. Jeszcze na tym zarabia Pitos. Także Żabka w formie. Budujemy coś takiego. Teraz jeżeli chodzi o farmy, tak sobie już testowałem. Bilans energetyczny jest dość istotny, więc zbudujemy sobie, no chyba drogi, co? Może infrastruktura. Po co? Zapytacie? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Naszym dowódcą może być. Ustalmy sobie dowódcę. Marszałek Polny... Mariusz Pudzianowski. Paździoch for Bieberstein będzie dobry, bo on ma dużo ataku. A my chcemy kogoś z atakiem, ale chcemy też kogoś z obroną, więc myślę, że sam Andrzej Sapkowski będzie bronić tych wspaniałych granic. Ja mamy mnóstwo celi narodowych. Jeszcze nie wiem, co inne robią, ale ostatnie życzenie. To był pierwszy cel Andrzeja Sapkowskiego. Jego ukochana franczyzna przez lata była niszczona przez nadgorliwych reżyserów i firmy zajmujące się grami komputerowymi. Teraz stał on się władcą dawnego województwa. Zawsze bez grosza, pogardzany tymi, którymi teraz rządzi. Stara nauczyć się być księciem. Czy jest dobrym człowiekiem? Nie sądzę. Czy stara się zachować swoje człowieczeństwo? Wierzę, że tak myśli. Dobra, i coś z tego będzie, także chyba dobrze. Dobra, musimy trochę posprowadzać rzeczy niestety. Nie mamy węgla i synthetic material. Musimy to sprowadzać. The Last Wish, okej.
Teraz nowe wydarzenie. Heralds and Counts. Co? Co powiedziałem? And counts. W każdym nowo powstającym kraju tworzy się pewna kasta ludzi, którzy w odpowiednich warunkach mają szansę stać się magnatami i feudalnymi panami. W tym przypadku dokładnie tak się stało. Hierarchia zajęła miejsce egalitaryzmu, a władze stały się otwarcie opresyjne wobec niższych klas, a to wszystko pod przykrywką wiary i przeznaczenia. Jacek Bartyzel senior stał się jednym z największych architektów tego systemu pańszczyźnianego, mimo swoich własnych oczekiwań i woli. System pańszczyźniany zostaje wprowadzony i mamy jakieś wydarzenie. Wydarzenie i jego wysokość. Obłąkany. W roku pańskim 2025 świat się nie skończył, mimo że wiele znaków na to wskazywało. Ale i tak było fajnie. Andrzej Sapkowski wstał i poprawił mapę na ścianie swojej najbardziej wewnętrznej, prywatnej książęcej komnaty, czyli toalety. Pergamin był podarty i wyblakły od ciągłego rysowania i wymazywania granic do momentu, gdy książę po prostu przeniósł ją w bardziej odpowiednie miejsce. Oczywiście nie powinno się winić ludzi za ucieczkę do fikcji, ale jest eskapizm i są wojownicy. To nie jest problem, że ludzie umierają w imię fikcji. Robili to wiele razy, ale niech to będzie dobra fikcja przynajmniej. Ale na razie, pomyślał Andrzej Sapkowski podczas mycia rąk, niech ludzie cieszą się chwilą. Niech się cieszą, że żyją w fantazji, albo po prostu jeszcze żyją. Cokolwiek, burza jeszcze się nie zaczęła. Wait, autonomiczny hufiec niebieskich pasów. Bractwo Mahakamu? Czekaj. Bandyci ofirscy! Czekaj, wcześniej tak nie było! Republika Wyzimska! Czekaj! To się wcześniej inaczej nazywało! Ofirscy bandyci! Wcześniej to byli łódzcy kibice chyba! Coś tu się wydarzyło! Ty, ja produkuję k***a trzy samoloty rocznie? Ja pierdolę. To jest katastrofa, ty, może my tych samolotów jednak nie produkujemy, co? Trzy samoloty rocznie? Ile wyprodukujemy? Zero? Dobra, mamy kolejny cel narodowy. Był kiedyś sen o nazwie Temeria. Ale pomysł ten szybko i brutalnie zduszono w zarodku, gdy Sapkowski został wyśmiany na prowizorycznym sejmie łódzkim. Wiadomo jednak, że chciał przejąć Łódź dla siebie, nazwawszy ją Wyzima, na cześć stolicy Temerii. Oni i jego milicja rozpoczęli zamieszki na ulicy Piotrkowskiej, które to szybko przerodziły się w regularną bitwę z oddziałami policji. Niestety tłum prowadzony przez jednego z jego oddanych przyjaciół rozproszył się na widok uzbrojonych policjantów. Za to nieposłuszeństwo musiał uciekać z Wyzimy. Osiedlił się na pustkowiach Skierniewic, które przemianował na Kerniewic. Tutaj jakieś wydarzenia, które nas nie dotyczą. A to nas dotyczy, bo ta... Mimo upadku monarchistycznej idei w PRL-u i III Rzeczpospolitej, Bartyzel oferuje swoje wsparcie dla Sapkowskiego, widząc w nim nadzieję na stabilizację królestwa. Jego wielki mistrz zakonu Białej Róży, Bartyzel, ma nadzieję, że pewnego dnia uda się przywrócić prawdziwą monarchię, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Dobra, także Bartyzel zostaje, przejmuje zakon Płonącej Róży. Takie się buty tu wydarzyły, no dobra. Nadal nie mamy niczego w kraju. Dobra, i teraz mamy kilka dróg. Pytanie, która jest najlepsza? Okej, czyli na razie nic nie mogę... Okej, Memories of Kingdoms. Duke Andrzej. Książę Andrzej zebrał wszystkich swoich baronów i rycerzy i powiedział, kto chce podążać za mną, gdziekolwiek pójdę. Cóż, to zależy od tego, dokąd się wybierzemy, prawda? Zapytał baron Pudzianowski, wskazując niedbale na nowo wydrukowaną, niestandardową mapę wykonaną na specjalne zamówienie z sądu, z napisem Temerskie Królestwo. Musimy zająć się wygnańcami, najpierw moi panowie. Inkwizytor Piekara wskazał na obszar zaznaczony na czerwono. To zdezorganizowany motłoch i albo poradzimy sobie z nimi jak z bandytami, albo będą się zachowywać jak ci na naszych ziemiach. Okej, teraz możemy wybrać cel? Co możemy zrobić teraz? Dobra, coś się będzie młędziać chyba. Wybrano jakiegoś nowego tego? Króla Wyzimy? Republika Wyzimska, Szymon Hołownia. Czyli w sensie Łódź, ale... Znaczy to jest generalnie Łódź, tylko my se to nazywamy Bandyci Ofirscy i Republika Wyzimska, bo jako Andrzej Sapkowski mamy nieźle nasrane w czerepie. Eksplozja roztrzaskała zachodnie ogrodzenie o 23.17. Wybuchła panika.
Eksplozja i atak na zachodnie ogrodzenia prowadzą do chaosu, a nieznani napastnicy wtargnęli do miasta, zabijając strażników i siejąc terror. Grupa uzbrojonych mężczyzn przejęła laboratoria i magazyny, zabierając ze sobą cenne tajemnice książęcych czarodziejów. Miasto upada pod naporem atakujących, a wszędzie słychać krzyki i wybuchy. Kerniewic, dawne Siernowice, upadają. Okej, okay, ktoś zaatakował naszą stolicę, czyli Kernawic, tylko nie wiem kto, a to my chyba. Ktoś kurwa zaatakował, tylko nie wiem czy my. Dobra, robimy teraz status report. The Council Report. Jezusie Nazarejski. Sapkowski jest zdumiony i zniechęcony niekompetencją Rady. Eksperymentalne mikstury zostały zniszczone, a badania utracone. Jednak Sapkowski nie przejmuje się tymi stratami, uznając je za minimalne i zastępowalne. Zło jest złem, niezależnie od skali strat. Czyli to nam napadli tą stolicę, bardzo nieładnie zrobili. Dobra, teraz robimy pull out fires. Jeżeli wam nie czytam wszystkiego, no to jest, to wam nie czytam, bo nudy. A nie wiem, czy robienie tych samolotów to jest dobry pomysł, nie? Ja myślę, że to jest fatalny pomysł. The fire rises, podpaliliśmy coś. Ludzie, zamek płonie, ukryjcie dzieci, ludzie krzyczeli. Przynajmniej ci, którzy nie zdążyli jeszcze się zorientować, że płonie troszeczkę więcej niż jeden zamek. Prawie cała dzielnica. Kościół i zamek były pochłonięte przez ogień. Wozów strażackich jednak w księstwie było mało. Trzeba było dokonać wyboru. Gasić zamek rządowy, w którym znajduje się kawa, czy ludzi. Czyli mamy teraz w skrócie albo uratować kawę, czyli manę dla Sapkowskiego. Albo save the civilians, czyli musimy uratować tutaj ludzi. Sapkowski go deeper into his books, odpieprza mu już. Zagłębia się jeszcze bardziej w książki. Pełna dyktatura Sapkowskiego. Z rozkazu księcia Sapkowskiego w mieście Kerniewic wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa i stan wojenny. Obywatelom nakazano unikanie lasów i dzikich terenów. Poszukiwany jest Aleksander Jabłowski, alias Wojciech Olszański, którego widziano ostatnio rabującego w mieście. Każdy mieszkaniec z informacjami na jego temat jest zobowiązany do zgłoszenia się do straży, ale czy ktoś posiada te informacje? Okej, okay, samoloty w rezerwach. Mamy pierwszy samolot. Rozumiecie? Normalnie będzie latać. Chyba, że zabraknie nam paliwa. Kurwa, też istnieje taka szansa. Pewnie większa. Dobra, zarąbiście. Sapkowski otrzymuje raport przez radio, że ślad salamandry został utracony. W gniewie przypomina, że salamandry są płazami, a nie gadami. I wybucha na swoich ludzi za ich niekompetencje. Po tej frustrującej rozmowie Sapkowski potrzebuje drinka, aby się uspokoić. No dobra, Sapkowski potrzebuje drinka. Niechaj tak będzie. Mamy jeden samolot. Zostaniemy zdeklasowani. Nie jest dobrze, panowie. Mamy łuki, pałki i jeden samolot. Nowe wydarzenie. Wielkie problemy w małej radzie. Dowódca armii Pudzianowski wyraża swoją frustrację w wulgarny sposób, co spotyka się z krytyką innych członków rady. Arcyczarodziej Dukaj i wielki architekt ziemiański wdają się w ostry spór. Książę Sapkowski, choć wydaje się obojętny, uważnie słucha, planując swoje przyszłe działania. Widziałem wielu idiotów, ale ta rada przebija wszystkich. Przebija? Przebija co? My skin doesn't come cheap. The Commander-in-Chief of the Army, Mariusz Pudzianowski. Tanio skóry nie sprzedam. Oj, możemy teraz nowe robić cele. One mi coś dadzą? Coś tam pewnie podadzą. No więc kogo tu winić? A nie mogę tego zrobić teraz. No dobra, no to idźmy tose coin. Rząd jest jak kapryśna kobieta. Wymaga opieki i zrozumienia, aby uniknąć katastrofy gospodarczej. A jeżeli można coś powiedzieć o rządzie Królestwa Elander, to, że nie potrafią radzić sobie z kobietami. Jebu w żurawiu. A kto tam nad Gdańskiem? Nad Gdańskiem to Jan Wyroński i Donald Tusk, przywódca. Europejskie kraje, to widać. Państwo Słowackie, Republika Austrii, chłopie. I tu my. Nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. Księstwo Elander. Gra w kości.
W obliczu wyboru między feudalizmem a solidaryzmem, rząd Sapkowskiego stara się znaleźć równowagę między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnymi rozwiązaniami ekonomicznymi. Chociaż feudalizm oferuje stabilność i strukturę, solidaryzm promuje wolność i rozwój gospodarczy. Co wybierze Andrzej? No nie będę ukrywać, że poszedłbym tutaj w sumę w feudalizm. Idziemy. Sapkowski destabilizuje kraj i jeszcze bardziej wsiąka w książki. Nie wiem, co jest pięciusz. Będziemy budować zamek. Stronghold for the Order. No dobra. Podoba mi się, że tu jest Rada Książęca, Kapituła Czarodziejów, Syndykat, Świątynia Melitele, Zakon Skoetel, Zakon Białej Róży, CD Projekt Red. Ja bym chciał pójść w CD Projekt Red, nie wiem, czy się da. Rząd Sapkowskiego musi teraz wybrać miejsce dla swojej nowej siedziby, Zakonu Płonącej Róży, co ma znaczne implikacje polityczne. Opcje obejmują odbudowę zamku w Łowiczu, mniej historyczne związane Bedlno oraz Pałac Myśliwski w Kierniewic. Dodaj w prowincjach regionu 2 fortyfikacje, fabryka cywilna, 4 fortyfikacje lądowe i fabryka wojskowa. No to Pałacyk Myśliwski in Kierniewic. Koło tutaj siedziby Sapkowskiego budujemy. Fabryka wojskowa? No przecież wiadomo, że taką przygarnę. Tworzyszy, że jesteśmy jakieś kosmiczne ilości sprzętu do tyłu i jeszcze nic nie robimy, jest absolutna katastrofa. Dobra, łapiemy przestępców. Niechaj będzie. Na razie się nic nie dzieje, ale to może dobrze. Okej, okay, zbudowaliśmy coś tam zrobiliśmy. Sprawdziliśmy, co się w ogóle wydarzyło w naszym kraju. Dobra, komputery rządowe klasy cywilne. Zajebiście. Szybkość rozwoju 2%. Nie wiem, czy to coś mi da, ale niech będzie, bo szybkość rozwoju jest ogólnie spoks. O pierdolę, co się dzieje? Po zniszczeniu syndykatu Zakon Płonącej Róży przejął kontrolę nad przestępczym aparatem, przekształcając go na swoją korzyść. Teraz to oni kontrolują przepływ towarów, jakość i ilość produkcji oraz handel, stosując bardzo surowe i wybredne standardy. Teraz produkcja kontroli. Zakon przekonał ministra Ziemiańskiego do wprowadzenia progresywnego podatku, co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że większość kraju jest w najniższym przedziale podatkowym. Wygląda na to, że zakon sam się ukarał. Typowa temeria. Tylko wielka redania. Największy fanowski cyberbankowo-wiedźmiński Discord na świecie, link w opisie. Okej. Okay. Wprowadzamy teraz podatki zależnie od tego, kto ile ma pitosu. Nie wiem, co mi to da w sumie. Jest katastrofa, nie? Zakon wykluczył się z podatkowania, zmieniając progi podatkowe i zniechęcając ludzi do zarabiania więcej niż zwykły rolnik. Ci, którzy zdecydują się pracować dla zakonu, będą zwolnieni z podatków, ale kosztem swojej wolności. Mam nadzieję, że my inno na wojnę nie pójdziemy, bo będzie bardzo źle. Cywilne radio i technologia radiowa. Ograbiamy dzieciaków z walkie-talkie. 250 dni nam to zajmie, ale chyba się opłaci. Chyba, nie wiem. Robimy już jeden samolot miesięcznie. Zarąbiście. Robimy swoją własną walutę. Wcześniej tylko mieliśmy taką walutę, która nazywała się orenami, a teraz prawdziwe oreny robimy. Co mi da... stabilizację! W końcu, ja... dole, dzienny przyrost i fabrykę cywilną. O cholera, jasna. Ale się dzieje. Robimy dywizję Skojatel. Dobra, mamy to. O, aż się zacięło. Mamy dukat wprowadzony, a zatem czas się wziąć za biedną, pieprzoną piechotę, bo jest katastrofa. O, coś się wydarzyło. Szef wojny Mariusz Pudzianowski stał na uboczu, obserwując, jak biedna pieprzona piechota potyka się podczas treningu wojskowego. Był to przygnębiający widok. Żołnierze wyglądali na całkowicie zagubionych. Ich ruchy były nieskoordynowane, a wyrazy twarzy panikujące. Okej, okay, mamy wybór pomiędzy Temerians Finest albo Skoetel Legions. Czyli to jest wybór pomiędzy żołnierzami a łucznikami. Nie będę ukrywać, że jak nie jestem idiotą. No i powiem wam, mieczami nie sądzę. Jestem przekonany tak na 15%, że prawdopodobnie nic nie zdziałamy i będzie absolutna katastrofa. W tym wypadku mamy tu pieprzone bomby rakietowe i jest to szansa na wygraną nasza, także myślę, że inwestowałbym właśnie w Range Equipment, a Range Equipment są wyposażeni oczywiście Skojatel. Dlatego z całą stanowczością poszedłbym zainwestować w Skojatel Legions.
Commando of the Oppressed i zamieni mi tą biedną piechotę na Commando Opresji. Zarąbiście, atak armii, obrona armii, kara za oblężenie. Ja pierdzielę, organizacja, szybkość, to jest mocne. Dobra, zakładamy zakoń wiedźmiński. Chyba lepiej mi idziesz niż granie Hołownią. Wiedźmini to odrażające potwory, potomkowie czarnej magii. Zdolne jedynie do zabijania, ale w obliczu czasów pogardy. Wiedźmini są najbardziej potrzebni. Potrzebujemy ich. Trzeba było wprowadzić prawo niespodzianki. Ale robimy to tak jak w książkach i zabieramy bezdomne dzieci, albo wprowadzamy propagandę i rekrutujemy wiedźminów. Give me your baby. Oddawaj dzieci. Powiedziałem. Nie ma tak. Prawo niespodzianki to prawo niespodzianki. Ale jak tu robić próbę traw? Brutalny program przetrwania w dziczy zwany próbą lub farmaceutyczna augmentacja znana jako próba traw. Próba traw, no. Podajemy eliksir dzieciakom, czyli w skrócie sterydy jakieś robimy i tutaj mają zapieprzeć jako wiedźmini, tak? Dobra, udało się. Robimy pierwszych wiedźminów. Szkoła Wilka została założona przez szaleńców, którzy przekształcają rekrutów w zabójców potworów. Okej, zrobiliśmy z Żebrowskiego wiedźmina i okazało się, że można. To było dobre, także elegancko. Eira i Gwyn napotykają karawanę w lesie. Rozważają zaatakowanie, ale decydują się tylko na obserwację. Odkrywają, że karawana przewoziła tajemnicze, humanoidalne istoty przypominające zombie. Wstrząśnięci strażnicy uciekają do obozu. O kurde, to zadanie dla wiedźminów. Tak jest. Okej, ukończyliśmy badanie nad kompami. Możemy teraz jeszcze bardziej ulepszyć to. Nie mamy kompów, ale coś tam się załatwi. Coś pokradniemy kompy i będzie git. Nie no. Konsorcjum Mariborskie. To oni stoją za atakiem, skurczybańce. No tak być nie będzie. Dodatkowe 9 jednostek ląduje na moją granicę. To oni stali za atakiem na nasze Sierniewice. Obrzydliwe to było. Nie może być tak. Niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Odrzucili nasze żądania, a tak być nie będzie. Obóz wojskowy w pobliżu wioski z Duny jest w opłakanym stanie, a żołnierze są zniechęceni i niezorganizowani. Oficer przekazuje rozkazy dotyczące przygotowań do mobilizacji na specjalną operację przeciw konsorcjum. Gdzie kurwa zmierzamy? Na bitwę! Po co kurwa zmierzamy? Po zwycięstwo! Czekam aż nasz cel się zrealizuje. Czas pokazać Witoldowi Skrzydlewskiemu. Dobra, wchodzimy jak no dzik w sosnę, że tak powiem. Bliskie wsparcie powietrzne. Tak jest, mamy 26 maszyn lotniczych. Wiecie ile to jest? To jest całe 26 więcej niż ma przeciwnik. Coś tam się dzieje w każdym razie. Myślę, że przejęcie tych ziem nie będzie ciężkie, zważywszy, że mam sporo jednostek, są nieźle wyposażeni. Myślę, że będzie bułka z masłem, tak szczerze. Tywe tutaj iść, tu iść. Magicy mnie z pałkami, ja napieprzem ich mieczem. Katastrofa. A maci mnie odcięli. Jednostkę straciłem właśnie. Dobra, jest git. Dobra, przebici, także już możemy sobie iść do środka i mieć pane jaja. Tak jest, o to chodzi właśnie. O to chodzi. Kurwa, no jak oni te wojska rozkładają? Te jaj z***ane, no. Czy my wygramy tą wojnę, jeżeli przejmiemy Łęczycę? Teraz się okaże. No, nie. Pod Dębice, no to jazda, po to mamy tą brygadę. Szwadron brygady w jakiś tam, zapomniałem jak oni się nazywają. W Ridet. Dobra, nie musimy stracić ni jednego człowieka więcej. 2000 aż ludzi zginęło. No zdarza się i najlepszym. Panowie, wszystkie miasta zajmować. Wszystkie miasta. Góra Świętej Małgorzaty. Wszystko jest nasze. Jest! Wygrana! Udało się! Księstwo Elander! Zwycięstwo! No, i tak trzymać. Żołnierze z Elander odkrywają opuszczone laboratorium na obrzeżach Kutna, które niegdyś należało do doktora Ebrantila i jego zespołu medyków. Znajdują tam przerażające widoki zmienionych ludzkich ciał i dowody na nieetyczne eksperymenty prowadzone bez względu na dobro mieszkańców konsorcjum. Oficer grupy inwazyjnej rozkazuje zamknięcie laboratorium i spalenie ciał,
aby nic nie wydostało się na zewnątrz. Czyli prowadzili eksperymenty w kłótnie, niezłe świry, nie to co my. My akurat świetne eksperymenty robimy. Wielki inkwizytor Jacek Piekara przesłuchuje Witolda Skrzydlewskiego, który przyznaje, że jego firma miała umowę z Salamandrą na dostarczenie mutagenów. Skrzydlewski błaga o litość, nie chcąc, aby jego pracownicy byli ścigani przez inkwizycję. Piekara, zadowolony z zeznań, wychodzi z pokoju, aby poinformować zamek o sytuacji. Istnieją dwie możliwości: wysłać inkwizycję, aby ich zniszczyła, albo zmusić Skrzydlewskiego do upaństwowienia firmy. Dobra, inkwizytor go tu będzie przesłuchiwał, kakatka. No dobra, więc prowokacja na Łódź, tak? No być tak nie będzie, że Szymon Hołownia coś tam będzie w Łodzi rządzić. Błękitne pasy. Oddział specjalizujący się w bezwzględnych operacjach otrzymali misję dostarczenia żądań kapitulacji do Wyzimy. Spotkali się jednak z oporem strażników, którzy nie chcieli się poddać. Szymon Hołownia, lider Wyzimy, zlekceważył żądania, co doprowadziło do bitwy. Błękitne pasy musiały się wycofać, ale milicja Łodzi, która przyszła na pomoc, padła szybko, dając mieszkańcom szansę na ucieczkę. Była to trudna misja z wieloma ofiarami, ale nie była to ostatnia bitwa tej kampanii. A więc wojna. Jesteśmy na to gotowi, tylko mi jednostki nie zdążyły akurat przyjść. Ale tak jako tako jesteśmy gotowi. Myślę, że obejdzie się bez większych strat. Dobra, wchodzimy do Łodzi. To miasto to już jest moje. Nowe samolotki wymyślone. Aglomeria łódzka. Dobra, wchodzi szwadron brygady na koniach. Oni są szybcy, oni są bezwzględni. Nie mają k***a szans. Co to za puste prowincje? Halo? Nie no, rozbijamy ich. Niby trochę ludzi straciliśmy, ale... Miasto pada w pół. Miasto upada. Na waszych oczach. Dobra, trzeba zinwestować w laptopy nowsze. Gorzej, że oni coś chyba strzelają, mają... Spluwy normalnie mają. To nie jest dobra informacja, ja spluw nie mam. Ty, jestem ciekaw, czy to wsparcie powietrza mi coś daje, bo tak szczerze mówiąc... no nie wydaje mi się. Mamy to. Mamy to. Tutaj rozkaszanieni. Południowa kampania i zaatakować Bractwo Machakamskie i Bonicję Ofirską. Tylko jest taki problem. A, oni się biją wszyscy między sobą. Ale ta nie mamy jednostek. I nie mamy ludzi. Właściwie to jest katastrofa. Tak szczerze mówiąc, to za bardzo nic nie mamy. Sprzętu też nie mamy. No nie jest dobrze. Technologia też jest dokaszany. Tu jest tyle regionów, że nam po prostu nie starczy wojska, żeby to obstawić wszystko. Plan? Może zedytować te komando, zrobić takie gówno jednostki ze szok i zrobić ich więcej, po prostu. A więc wojna. Wojna ma być szybka, Bełchatów ma zostać zjedzony, zanim przeciwnik się zorientuje, co jest 5. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie jest dobrze. To przegramy niestety, coś tak czuję. Dobra, mamy wjeżdżać w to jak kurwa dziw w sosnę. No lecicie panowie, do przodu. Jazda. Nie zatrzymywać się kurwa. Do przodu, za temerię. Wszystko ma być chłopie, każda mieścina tu ma być kurwa nasza. Bełchatów, wszystko tu. Ciach, Bełchatów, power station. Bractwo Machakamskie zaraz upadnie, jopier chruper. Ale by było szybko, szybciutko by było. Szybka wojna, taka mi się podoba. Tu tak samo widzę. Wiosna pełnej tak zwane, dobra. Tu proszę jest duńska wola. Dolisz szybciuteńko. W końcu jakaś dominacja. W końcu coś, ty, coś latam, normalnie. Coś się dzieje, coś tam jest. Dostajemy normalnie wsparcie powietrzne. 25%! Cholera jasna! To wsparcie powietrzne to jednak mocne jest. Dalej. Już upadałem. Bractwo Machakamskie już nie wie co robi, kurwa no. Jak na koniach, panowie. Szybciuteńko, zabierać co nasze. Dalej, przyjmować. Szybko. Bractwo Machakamskie już prawie upada. Stolica i jedziemy, panowie. Dobra, natarcie, full, macie to przejąć. Chuj to obchodzi. Jest! I teraz tylko Ofirczycy, dobra. Nie zainteresowałem się niestety tym, gdzie do końca łażę. Jeżeli chodzi o ofirskich bandytów. A zaraz wrócimy, opanujemy sytuację. Powinno być wszystko w porządku. Myślę, że będzie git. Połączyć fronty, tak jest, połączyć fronty. Tak jest.
Strzelać, chłopie, oni zero samolotów, nic, oni kurwa nie wiedzą, co jest pięć w ogóle. Następna stolica. Panowie, gdzie macie do jasnej cholery stolicę? Nie, to już deklasacja jest. To już deklasacja przeciw... A, tu są! Koluszki jakieś. Dobra, dobra, i nadradomsko, i tak jest. I mucić, jak w żniwa, k***a. Odzyskujemy co nasze. Na świeku poborowym. O, o, właśnie tak. Oj, tak, tak, ja zapomniałem o tym, że ja tak mogę robić. Cholera, jasna. Dominacja światowa. Tak jest. Bełchatów nasz. Bandyci ofiscy, k***a, bez szans. No, ale na dwa fronty. Zajebiście to wygrałem, no nie będę ukrywać. Szybka taktyka, pokonać przeciwnika i od razu po ataku na przeciwnika i zniszczeniu jednego na drugi front. No przecież to, czy można było lepiej zrobić? No, pff, nie sądzę akurat. Ty, bo tu mi wjeżdżałem na łódź. Bardzo niedobrze. Moje dywizje mają rozpiętość 4. Coś takiego. Dobrze. Zalaliśmy ich po prostu masą, nie? To nieistotne. Ważne, że dużo jednostek. Moje AI. Pół mózgi. Absolutne cymbały. Wygraliśmy wojnę. Oficy, bandyci, czy jak oni się tam nazywali? Możecie mnie cmoknąć w dupę. Zjednoczone województwo łódzkie zostaje nazwane i zostaje Królestwem Temerii. Andrzej Sapkowski zjednoczył województwo łódzkie jako Temerię, wykorzystując estetykę i motywy z Wiedźmina. Koteria Sapkowskiego zdobyła serca i umysły mieszkańców Łodzi, a ich królestwo zostało opisane jako państwo Disneyland. Sojusz z karlistami Jacka Bartyzela pomógł w odniesieniu sukcesu. Inne otaczające państwa, które wcześniej uważały Temerię za eksperyment skazany na niepowodzenie, teraz patrzą na nią z ciekawością, zastanawiając się, czy larb wiedźmiński okaże się przekonujący dla wszystkich. A więc mamy to. Królestwo Temerii. Szkoda, że nie Radani akurat, ale no niech będzie. Ile jednostek dostaliśmy? Cholera jasna. Co dalej, skoro cała Łódź została zjednoczona? Skoro Królestwo Temerii zwyciężyło? Co dalej? To jest dobre pytanie. Sapkowski przemierza zrujnowane, czerwone ulice Wyzimy, ogarnięte ogniem i zniszczeniem. Przypomina sobie wszystkie decyzje, które go tu przyprowadziły. I zdaje sobie sprawę, że jego świat był tylko fantazją, mającą na celu ucieczkę od okrutnej rzeczywistości. Zrozumiał, że stworzenie królestwa było ułudą, a teraz staje przed wyborem ucieczki od tego wszystkiego. Wciąż będąc w płonącej Wyzimie, spotyka koszmarne jeźdźce na niebie, które wzywają go do dołączenia do dzikiego polowania. Miasto Wyzima i jego wyobrażenia przyjmują kontrolę nad rzeczywistością. W końcu Sapkowski doświadcza wizji, która powala go na ziemię. Po przebudzeniu z nową perspektywą jest gotowy skolonizować świat, który stworzył, całkowicie go przekształcając. Czyli Sapkowskiemu odkaszaniło się i teraz twierdził, że będzie kolonizować świat. Co to oznacza? Nie wiem. Jedyne, co to oznacza, mi się wydaje, to wojnę z Republiką Zagłębiowską. Andrzej Sapkowski naprawdę oszalał i mówi: nie, 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 jest, chłopy, wojna, nie caskamy się. No i raczej wydaje mi się, że mogą nie mieć szans przeciwnicy. Przynajmniej mam takie nadzieje, bo mam braki, niestety duże, 20 tysięcy braków w tym, ale no nie, no widzę, że nie było tematu jednak. Mam zbyt dużo jednostek, żeby ci frajerzy tutaj z Republiki Zagłębiowskiej mieli jakiekolwiek szanse. Tak, no. A coś tu, to coś mi tu dominacja. Panowie, weźcie mi tu. Proszę dominować trochę na powietrzu. Co jest? Przeciwnik też ma k***a myśliwce, niedobrze. Polska gospodarka zaczyna powracać do swojej dawnej świetlności, że tak powiem. Wojna nie powinna być jakoś mega ciężka. Może trochę tam ludzi stracimy, ale na tym etapie... Oj, na tym etapie przeciwnik stracił już 9 tysięcy. Nie, nie, to raczej jest bułka z masłem. Nie, no ja już tam... Co ja robię? No i tyle. Może nie załatwiliśmy ich technologią, bo przypomnę wam, że nadal używamy
że nadal większość naszego wyposażenia to mniej więcej walimy normalnie tu ich cepami i trochę strzelamy, ale jak widać działa. Także dobrze, przeciwnik pokonany. No to jest chyba najważniejsze. I co dalej? Dalej wojna z biurokracją skaryszewską. Tak teraz wygląda nasz świat. Mamy Federację Pomorza, Polski Związek Wędkarski, tutaj Księstwo Wielkopolskie, coś tego ewego, Jastrzębia Spółka, Wolne Nieruchomości i Lubin Technokracy. No i my możemy teraz wydać wojnę tak zwanej Koalicji Obywatelskiej pod przewodnictwem Ewy Kopacz. No i tak właśnie zrobimy, no bo Andrzej Sapkowski, no nie podobał mu się tu ewidentnie, że taki kraj koło niego istnieje. Ale umówmy się, no tak czy siak przeciwnik nie ma szans. Tak. Dobra. Nie mam manpowera, ale w sumie się tym nie martwimy za bardzo. Mamy 200 tysięcy ludzi w temerskich oddziałach. Za Temerię. Ludzie są oddani swojej sprawie temerskiej. No i biurokracja skrzyżewska raczej już nie ma szans. I była to też ostatnia wojna, ostatnia kampania pod przewodnictwem Andrzeja Sapkowskiego, który zadowolony ze swoich terenów odpuścił i usiadł na tronie Wielkiej Temerii. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, możecie zostawić subskrypcję na kanale, wpaść na Discorda, link macie w opisie, a my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale za Temerię, panowie, za Temerię.